Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A kolejnym gościem poranka 7-9 jest dziennikarz Rzeczpospolitej Michał Kolanko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak skończy się ten bój z Brukselą o KPO? Polska dostanie te pieniądze przed wyborami? Pomyślałem o tym dzisiaj. Ogólnie myślę, bardzo wiele osób w Warszawie nie tylko o tym myśli. I myślę, że z tych informacji, które też najnowsze, które spływają, ja bym powiedział, że na pewno PiS w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości jest już kierunek na to, żeby zrobić jakiś jeszcze kolejny krok. I to chyba bardzo daleko idący. To znaczy, ja domyślam się, że tu chodzi praktycznie o taką, być może nawet opcję zero, jeśli chodzi o sądownictwo dyscyplinarne i całe jego pozostałe, no i wszystkie te elementy, które się z tym wiążą. Więc odpowiedź, czy to wystarczy, nie wiem, ale wydaje się, że taka próba zostanie podjęta. Ona de facto już trwa. A skąd taki zwrot w PiS-ie, jeżeli chodzi o kompromis z Brukselą? Bo jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy ostry kurs, że nie będziemy się cofać, a teraz nagle słyszymy o tym, że miały zapaść decyzje o tym, żeby załatwić te sprawy w ciągu kwartału. No, myślę, że po pierwsze, nawet jeśli rzeczywiście tak będzie, to znaczy jeśli ta ustawa czy te ustawy trafią do Sejmu, ja słyszałem dzisiaj w Rzeczpospolitej o tym pisze, że być może jeszcze w listopadzie taka opcja zero, czy taki reset legislacyjny będzie, to ta retoryka dotycząca tego, że to nie są ustępstwa, ona dalej będzie prowadzona, tak? Głównie wobec elektoratu wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ustępstwa oznaczają tylko tyle, że retoryka się zaostrzy. Ta retoryka, o której pan mówił wcześniej, się zaostrzy prawdopodobnie i na tych spotkaniach prezesa Kaczyńskiego Unia dalej będzie strukturą zdominowaną przez Berlin. Przez Niemcy. Natomiast ten zwrot, no on wynika z kilku czynników. Jeden jest taki, że dogadują się z Komisją Europejską Węgrzy. I Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę na podstawie wielu analiz, badań, no ale też takiego politycznego oglądu sytuacji, że w chwili, gdy Węgry się dogadują, to pozycja Polski i rządu Prawa i Sprawiedliwości staje się dużo trudniejsza, tak? No bo wtedy Polska zostaje najgorszy uczeń w klasie. I automatycznie zresztą trudniej się będzie dogadać po tym, jak się Węgrzy dogadają, bo Komisja Europejska zyska jeszcze większe pole manewru siłą rzeczy, więc dlatego myślę, ten zwrot następuje, bo on następuje rzeczywiście. A to nie wynika też z tego, że trochę brakuje pieniędzy w budżecie po prostu? Czy myślę, że politycy PiS tego nie przyznają, no ale sytuacja gospodarcza i ten rozwój gospodarczy Polski wymaga po prostu takiego źródła finansowania. To znaczy PiS chyba zdało sobie sprawę, że ten rozwój w przyszłym roku nie będzie możliwy bez środków z KPO, no, które są korzystne w sensie ich pozyskanie jest korzystne na tle innych możliwości, tak? PiS przecież zapowiadało, że będzie prefinansować wszystkie, jeszcze rząd zapowiadał przecież, że będzie prefinansować wszystkie projekty z KPO. No i moim zdaniem zaczęło się to okazywać trudniejsze niż się wydawało, tak? No i jest trzecia rzecz, to o czym pisała Rzeczpospolita w połowie października, co wstrząsnęło, myślę, wywołało pewien wstrząs, tak, że i główne pieniądze, główny unijny budżet też jest zagrożony, co więcej na tych samych zasadach, co de facto Krajowy Plan Odbudowy. I to też, myślę, jest czynnik. Tak, to wszystko naraz się złożyło w taką pulę, którą PiS musiał przeanalizować. No i stąd takie informacje. Ja sam śledzę to bardzo uważnie. No i ten najnowsze są takie, że to kierownictwo PiS no, dojrzewa do tej formalnie do legislacji nawet i prawdopodobnie, że to będzie to legislacja, którą Sejm będzie musiał przyjąć bez poparcia Zbigniewa Ziobry. A co myślało sobie wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, że ogra Brukselę, że umówi się na pewne te kamienie milowe i ich nie wykona, a Bruksela i tak nam te pieniądze da? Wie pan, to jest bardzo trudne pytanie i ja nie mam pełnej, nikt nie mam dzisiaj, myślę, może
przepraszam, no ja nie mam inaczej, nie mam dzisiaj pełnej wiedzy, żeby to, na to pytanie odpowiedzieć, bo politycy PiS mówią całkiem otwarcie, nie tylko PiS, bo przecież to jest ustawa prezydenta. Prezydent mówi, że został oszukany, tak, że już nic nie będzie więcej przedstawiać, bo nastąpi jakieś oszustwo. To by sugerowało, że PiS uznał, że to komisja nie dowiozła tego, co zostało przedstawione na stole, a z drugiej strony no jest takie poczucie, że to właśnie PiS nie dowiózł tego, na co się dogadano. Ale to jest jeszcze moim zdaniem mimo wszystko kwestia do rozstrzygnięcia, bo tutaj jeszcze wchodzą czynniki wewnętrzne i w samym PiS, w samej koalicji rządzącej, bo ta ustawa prezydenta rzeczywiście uległa zmianie w toku prac legislacyjnych po to, żeby mógł za nią zagłosować Zbigniew Ziobro. To myślę był bardzo ważny moment. A z drugiej strony jest kwestia samej komisji, tego, co się dzieje w komisji, tego, na ile silna jest pozycja przewodniczącej. A jak mówię, to myślę, że to jeszcze będzie odkrywane w miarę upływu czasu. Tak, no, polityka jest czymś takim, co się ujawnia, czy czasami jest ujawniane w dłuższych perspektywach. Wspomniał pan o Solidarnej Polsce. Jaką oni odegrają rolę właśnie w tym sporze z Brukselą? No i też jeżeli chodzi o wyniki Zjednoczonej Prawicy, bo z jednej strony walka z inflacją, walka z opozycją i tak naprawdę jeszcze Prawo i Sprawiedliwość musi walczyć ze swoim koalicjantem. W jakimś sensie tak. Trafnie pan to ujął, że to jest starcie na wielu frontach. Na pewno w Prawie Sprawiedliwości dużą irytację, w zasadzie od już wielu miesięcy czy lat, budzi to, w jaki sposób Zbigniew Ziobro się pozycjonuje. To znaczy on cały czas próbuje pokazać, że jest takim lepszym, że jest bardziej wierny PiS-owi, PiS-owskiemu czy temu podejściu PiS-u do rzeczywistości niż sam PiS. To jest paradoks. Na przykład w kwestii węgla, w kwestii właśnie Unii Europejskiej, że zajmuje pozycję na prawo od PiS-u, ale jednocześnie nie taką, jaką zajmuje Konfederacja mimo wszystko. Jest pewien niuans w tym. Bo elektorat PiS-u i Konfederacji nie jest ze sobą tożsamy, tak? Więc wydaje się, że Ziobro i to budzi pewną irytację rosnącą. To też jest pochodną tego, że polityków, że Solidarna Polska ma tak mocną reprezentację w Sejmie. Mimo wszystko 20 też zaangażowanych w mediach społecznościowych posłów, posłanek. O tym zaangażowaniu mówi na zamkniętych spotkaniach czy posiedzeniach klubów sam prezes Kaczyński, że politycy PiS powinni się tak angażować w social media. No jest w stanie dużo w polityce w jakimś sensie zamieszać, mimo tego, że to jest niewielka partia o bardzo wątłych strukturach, powiedzmy sobie szczerze, w terenie, ale z silną reprezentacją właśnie w social media, co dzisiaj jest bardzo ważne. To pozostaje pytanie, czy jest szansa, że będzie rząd mniejszościowy? Myślę, że taka opcja zawsze istnieje. Istniała i istnieje. Trochę jest tak, jak z tym, jest taki periodyk amerykańskich naukowców, którym jest pokazywany taki zegar wskazujący, ile jest umownie, jak blisko jest do wybuchu wojny atomowej, tak? I on, te wskazówki są przestawiane w ramach jakiś kryzys, no to one są przestawiane. Ja bym powiedział dzisiaj, że jeśli miałby być taki zegar, który wskazuje przez tą kadencję szansę na powstanie rządu mniejszościowego, no to teraz trzeba by te wskazówki nieco przystawić, przechylić tutaj do 12, tak? Ten zegar w Ameryce, w tym Bulletin of Atomic Scientists, chyba tak się nazywa ten periodyk, pokazuje właśnie do 12, tak? Myślę, że dzisiaj w Polsce te wskazówki trzeba by do tej 12 nieco przechylić, ale cały czas to jest jedna z, myślę, bardzo daleko leżą na tym stole to jest bardzo daleka opcja. A co miały na celu słowa prezesa Kaczyńskiego o dawaniu w szyję przez kobiety i stwierdzenie, że to właśnie przez to mamy zapaść demograficzną? Czy może te słowa nie miały kompletnie nic na celu, a faktycznie prezes Kaczyński ma takie zdanie i tak uważa? Myślę, że ma pan rację. Uważam, że tak to należy, że to jest chyba najlepsza interpretacja, bo te słowa są dla Prawa i Sprawiedliwości poważnym obciążeniem. Tak? One wyszły poza zupełnie przecież taką bańkę polityczno-medialną Warszawy, przecież odnosiły się do nich postacie ze świata
influencerskiego, ze świata sportu, ze świata takiego poza polityką i to w bardzo negatywny sposób. Trudno się zresztą dziwić, bo przecież kwestia przyczyny niskiej dzietności w Polsce no, są dosyć jasne, tak? I myślę, że nie mają zupełnie nic wspólnego z tym, o czym powiedział prezes Kaczyński. No a z drugiej, co więcej, ta wypowiedź w jakimś sensie wkomponowała się w dwulecie decyzji dotyczącej aborcji z Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku, tak? To też, też miało swój wydźwięk, więc ta wypowiedź no, po prostu nie ma żadnego politycznego sensu, poza tym, że jest paliwem dla opozycji. No właśnie, bo się mówi o tym, że prezes Kaczyński jest wybitnym, jak na polskie realia, politykiem, ale takie słowa to chyba jest odebranie jakiejś tam części głosów w nadchodzących wyborach i przesłanie takie bardzo antykobiece. Z tym bym jeszcze tak się nie tutaj trzeba dodatkowych badań, myślę, żeby powiedzieć, że te słowa, głosy PiS, czy ich wpływ na sondaże myślę nie jest jeszcze w pełni zbadany. Ja bym tutaj był ostrożny, bo to też ta polityka w Polsce też tak nie działa, że prezes Kaczyński coś powie i PiS się kończy, tak? Bo gdyby tak było, to nie jest pierwsza zresztą wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, która jest bardzo kontrowersyjna, tak? A mimo to notowania PiS-u się utrzymują na poziomie 30 paru procent. Ja bym powiedział, że na pewno daje możliwości mobilizacji, nowych możliwości mobilizacji opozycji, ale takiego wprost wpływu na notowania bym jeszcze nie przesądził. To powiedzieliśmy o stronie rządowej i to teraz trochę powiedzmy o opozycji. Czy jedna lista opozycji ma w ogóle sens i czy jest możliwa? To ona ma sens z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, tak mi się wydaje. To znaczy wtedy ta Platforma rozdaje na niej karty, bo jest największą partią w niej. No i też tożsamość wszystkich innych partii idzie do jednego worka, tak? A liderem takiej listy no, jest polityk z największym doświadczeniem całej opozycji i to jest bezdyskusyjnie Donald Tusk. Więc z punktu widzenia Platformy ma to o tyle sens też, choć oczywiście ma jak wszystko w polityce swoje słabe strony, bo jedna lista oznaczałaby, że wielu polityków Platformy dzisiaj w Sejmie, w tym Sejmie by się nie znalazło, bo musieliby ustąpić miejsca. Rywalizacja na tej liście byłaby na pewno zaciekła, ona i tak będzie zaciekła w ramach opozycji. Natomiast na takiej liście no, wyobrażam sobie, że ta walka kolegów i koleżanek w okręgach byłaby naprawdę ostra, ale ja myślę, że ta lista nie powstanie. Bo interesy, bo opozycja, moim zdaniem, liderzy opozycji uznają, że patrząc na sondaże, i to jest ich zdanie, że i tak wygrają wybory, niezależnie od tego, czy będzie jedna lista, czy trzy. To jak należy interpretować te słowa Donalda Tuska, który z jednej strony mówi jasno, kto nie może znaleźć się na jego liście, a z drugiej strony mówi, że musi być jedna lista opozycji, bo inaczej przegramy wybory? To jest dobre pytanie. Ta pierwsza jego część, jak rozumiem, odnosi pan do tej deklaracji dotyczącej tego, że kto popiera, to nie poprze rozwiązań dotyczących aborcji. Tak jest. W postaci zaproponowanej przez Platformę, to na liście nie będzie. Ja słyszałem później wyjaśnienia, że tu chodziło o samych, że w kontekście jednej listy, no to jest taka pewna kwalibrystyka, ale słyszałem takie tłumaczenia z samej Platformy, że tu bardziej chodziło o to, że po prostu ci, którzy są na liście Platformy, w tej jednej liście, no byliby takim wymogom poddani. A niekoniecznie chodziłoby to o polityków Hołowni czy PSL-u, no o politycy, polityczki lewicy. Tutaj myślę, że tutaj żadnych kłopotów ze spełnieniem tego wymogu by i tak nie było. Lewica ma dużo dalej idące zresztą pomysły dotyczące, propozycje dotyczące praw człowieka, praw kobiet niż Platforma. Tak, ale Lewica chyba tam jednoznacznie mówi, że na tej jednej liście to o jednej liście nie ma mowy. Najbardziej myślę przeciwnikami jednej listy, w tym momencie największymi przeciwnikami jednej listy od dawna zresztą no, jest PSL i Hołownia. Tutaj od lat słyszymy w zasadzie, ja już trochę tą debatą jestem zmęczony i powiem panu szczerze, że nie mogę się doczekać wyborów, bo bardzo wiele z tych debat się wreszcie wtedy zakończy, tak? Od lat Hołownia i Kosiniak mówią, że chcą dwóch bloków, a nie jednego, no i że jeden ma być, to mówi Kosiniak bardziej, że ten jeden blok ma być właśnie lewicowo-liberalny, czyli Platformy z lewicą, no a drugi ma być właśnie konserwatywno-centrowy, a z drugiej strony no, Hołownia też mówi o dwóch blokach, ale jakoś, szczerze mówiąc, nie widzę też chęci
na razie widać zresztą, że na razie każdy gra na swoją partię. Na razie te bloki się nie tworzą i może to jeszcze długo potrwać. Ale tak jak mówiłem też wcześniej, że ja się już nie mogę doczekać w jakimś sensie wyborów, bo naprawdę wiele z tych debat no, toczą się od lat, wreszcie się zakończy, tak? Jedna z nich dotyczy tej jednej listy. No i czekamy w takim razie, na wybory, bo czas nam się kończy, czas w radiu nie jest z gumy, panie redaktorze. Wiem. Dziennikarz Rzeczpospolitej, Michał Kulanko był moim oraz państwa gościem. Dzięki za rozmowę. Pozdrawiam. I to była ostatnia rozmowa w pierwszej godzinie naszego poranka. Zapraszam na kilka minut muzyki, piosenek i wracam do państwa równo o 8:09. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.